Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Pomódlmy się jeszcze przez chwilkę i będziemy już rozważać Słowo. Panie, bardzo Ci jesteśmy wdzięczni za tą dogodną chwilę, za ten wspaniały czas. Dziękuję Ci za Słowo Twoje, za Biblię, za słowa, które są zawarte w tej księdze. Jest to dla mnie ogromny przywilej móc dzisiaj podnosić ją do ręki i zwiastować to, co włożyłeś w moje serce, a co zgadza się z Twoim Słowem. Panie, niech ta mądrość i poznanie rozlewa się po naszych sercach dzisiaj ku chwale jedynego imienia, przez które jesteśmy zbawieni, imienia Jezus. Amen. Kochani, na samym wstępie bardzo serdecznie także witam Was z mojej strony. Cieszę się, że zgromadziliśmy się dzisiaj na tym nabożeństwie i zechcieliście dzisiaj słuchać słowa, przyjść, aby posłuchać tego, co zawarte jest w tej księdze. Chciałbym Was bardzo serdecznie też pozdrowić ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach. Jakiś czas temu, w zasadzie tydzień temu tam byłem. Bracia i siostry Was pozdrawiają serdecznie. No, taka fajna wymiana się tworzy pozdrowień co jakiś czas. Na następnym miesiącu czekają mnie kolejne wyzwania. Razem z żoną będziemy jeździć Jastrzębie, Czechowice, Wisła, Bielsko, więc znowu będę chciał od Was zabrać pakiet pozdrowień i pewnie z nimi przyjadę do Was. A dzisiaj chciałbym z Wami wspólnie, razem dzisiaj w Ustroniu, rozważać słowo, które mógłbym zatytułować wersetem zawartym w liście Jakuba, 4 rozdziale, 17 wierszu. I zechcieliście otworzyć to słowo, bo to będzie słowo przewodnie, słowo, nad którym będziemy się zastanawiać przez cały czas tego rozważania. I ja go przeczytam z innego tłumaczenia, nie z tego nowego tłumaczenia, ale skorzystam z angielskiego, międzynarodowego tłumaczenia, w którym brzmi ono tak. Kto wie, jak czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Stare nasze tłumaczenie mówi tak. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Niejednokrotnie wydaje mi się, że nie rozumiemy tego fragmentu. Wydaje mi się, że czasem myślimy bardzo płytko na temat tego, co jest tutaj napisane i dzisiaj takim moją ambicją i z taką moim poruszeniem serca jest, aby rozważyć wspólnie z Wami ten fragment bardzo wnikliwie. Kto wie, jak czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Ale pozostawię chwilkę takiego oddechu od tego fragmentu, ponieważ nie sposób nie odnieść się, a ja to bardzo lubię, do czasów, w których żyjemy. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj na nabożeństwie. Nic się nie zdarzyło wczoraj. W tak bardzo nagłośniony dzień. Ale powiem Wam, bo niektórzy z nas nie wiedzą, skąd się to wzięło, a jest to bardzo ważne. Skąd cała ta otoczka końca świata 23 września 2017 roku? Skąd to się wzięło? I zaskoczę Was, bo wzięło się to z Biblii. Ha, teraz powiecie, Damianie, szalejesz. Już Wam tłumaczę. Nie, daty tam nie znajdziecie w Biblii, oczywiście. Ale pamiętam jakieś pół roku temu, kiedy w moim sercu zrodził się temat kolejnych wykładów, które jeszcze nie przygotowałem, ale ciągle mam w sercu, o tematyce, o takim temacie. Niebiosa głoszą chwałę Twoich rąk, dzieł Twoich rąk. Firmament ogłasza dzieło Twoich rąk, chwałę Twojego dzieła. A więc jest taki fragment i pamiętam, że wówczas tak bardzo zastanawiałem się nad tym, co jest w górze, bo kiedy czytamy o czasach ostatecznych, ja o tym mówiłem w trakcie wykładów, pamiętacie, że wielokrotnie dawałem taką informację, że to jest ciekawe, że Biblia, szczególnie w czasach ostatecznych, nakazuje nam zwracać swoje oczy tam, gdzie Kościół przez wieki wieków zabraniał się patrzeć. Jak myślicie, gdzie? W niebo. Oto wielkie znaki uczynię na niebie, jest napisane. Coś będzie spadać, coś się będzie działo i tak dalej. Czasy ostateczne, całe objawienie praktycznie aż kipi tą treścią, że tam w górze coś się będzie działo. Tak jak powiedziałem, przez lata niestety Kościół zakazywał patrzeć się w górę, tam na niebo. Kazał raczej patrzeć się bardzo nisko.
Natomiast powiadam wam dzisiaj, że tam w górze, jak powiadają psalmy, jak powiadają rozliczne księgi, tam w górze Bóg uczynił wielkie rzeczy i wielkie znaki będą się działy. Problem w tym, że ludzie z tej wspaniałej, tego wspaniałego dzieła Bożego uczynili coś, co bardziej przypomina jakiś okultyzm, astrologia, numerologia i tak dalej. Ale kiedyś pamiętam na niedzielnym nabożeństwie, usługiwałem na ten temat, że Dawid zachwycał się tym, co w górze. Patrzył na niebo i zachwycał się dziełem Bożych rąk. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ 12 rozdział Księgi Objawienia mówi tak: oto zobaczyłem znak wielki na niebie. Pamiętacie ten fragment? Oto panna w koronie z gwiazdami, nad nią słońce, pod nią księżyc i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to działo się wczoraj, gdyż właśnie gwiazdy ułożyły się w taki sposób. Ja się astrologią nie zajmuję, ale zapewniam was, że tam u góry Pan Bóg coś czyni na świadectwo tego, że nie koniec świata się ma wydarzyć, ale że Jego Słowo jest prawdą i to, co On zapisał dawno, dawno temu, tam się dzieje. Przy okazji, może innej okazji na ten temat nieco więcej powiem, natomiast zapewniam was, że no, to poruszało biblistów. Od początku istnienia Ziemi czegoś takiego jeszcze nie było, co miało miejsce wczoraj, tam na niebie. Ale dla nas to jest tylko świadectwo tego, że przyjście Pańskie jest bliskie. Koniec tak nadciąga już nieuchronnie, ale my ufamy, że z Panem będziemy już zawsze. I mam nadzieję, że tym się pocieszamy. My nie wierzymy w jakieś wypaczone informacje o końcu świata i tak dalej, i tak dalej. My wierzymy w Boże Słowo i tak, jak jest napisane. Ale tak dla informacji wam chciałem powiedzieć, żebyście nie żyli w jakiejś niepewności i tak być może troszkę bardziej zrozumieli, o co to chodziło wczoraj, kiedy ludzie tak panikowali, ci, którzy znali temat. Ale to tak dla informacji, a dzisiaj już ta chwila oddechu minęła, wracamy do pewnego fragmentu, który już zacytowałem. Tak, mówi się, że Juri Gagarin był największym pechowcem, ja to kiedyś mówiłem. Chociaż dane mu było oglądać niesamowite rzeczy, których często nikt z nas nie będzie miał okazji zobaczyć przez całe swoje życie. Bo widział to, co dzisiaj się dzieje, być może na obliczu Ziemi, jakieś huragany, jakieś piękne rzeczy, ale widział z kosmosu ten piękną Ziemię, Boże stworzenie. I to jeszcze nie świadczy o tym, że był pechowcem. Pechowcem był dlatego, że pomimo tych wielkich cudów, które widział z kosmosu, i tak musiał wrócić do Związku Radzieckiego. I to był jego największy pech. A my dzisiaj troszkę w pechowców się zamienimy, gdyż tak jak powiedziałem, nie będę mówił o niebiańskiej ojczyźnie, ale o ziemskim padole. Dzisiaj chcę coś więcej powiedzieć o tym naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Kochani, nie odkryję czegoś nowego i w zasadzie nie podam czegoś nowego, jeśli tak naprawdę na wstępie tego rozważania nie odkryję czegoś nowego, nic nowego nie odkryję, jeśli powiem, że żyjemy w czasach bardzo obfitej wiedzy na temat tego, jak żyć zgodnie z Bożą wolą. To nie są czasy ciemności, czasy jakiejś niewiedzy. Te czasy już są daleko za nami. Ludzie tak kiedyś żyli w czasach ciemnych, średniowiecze, czasy ciemne. Niewiele było wiadomo o tym, jak żyć zgodnie z Bożą wolą. Biblia była zakazana. Nabożeństwa, msze odprawiane były po łacinie. Ludzie nic nie wiedzieli z tego. To, co im było podawane, że mają płacić, coś im będzie wybaczone, coś im będzie odpuszczone, to czynili, bo żyli w niewiedzy. Ale dzisiaj jest inny czas. Żyjemy w czasach obfitej wiedzy na temat tego, jak żyć zgodnie z Bożą wolą. I to nie jest nic nowego, co dzisiaj, co podałem, co powiedziałem. Nie sposób wymienić tutaj, jak wiele mamy źródeł, z których możemy korzystać na co dzień, aby odpowiedzieć sobie, nawet jeśli mamy z tym pytaniem problem, odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak żyć zgodnie z Bożą wolą. Kazania co niedzielę, co wtorek, usługi w internecie, kazania, możemy wybierać, słuchać, Biblia w ręku, świadectwa braci, sióstr, wspólne rozmowy,
modlitwy, jak wiele jest źródeł, z których czerpiemy to poznanie, jak żyć zgodnie z Bożą wolą. W końcu obecność Ducha Świętego w naszym życiu, który bezustannie nas informuje o tym, jak żyć zgodnie z Bożą wolą. Ale uwaga! Chciałbym coś zaznaczyć. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać i od tego wiele będzie się wymagać. Mówi Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 48 wiersz. To znaczy, że czasy, w których żyjemy, to nie są po prostu czasy bez troski. To są czasy, które wymagają od nas wiele. Komu wiele dano, bracie i siostro, ileż to razy przed Panem padam na kolana i mówię: Boże, nie potrafię tego pojąć. Zachwycam się tym, jak wiele mi dałeś. Jak wielce napełniłeś moje serce tym wszystkim po prostu, co mi dałeś. Czuję się nieraz jak największy bogacz na świecie. Z powodu tego, jak wiele Bóg dał mi, nam, tobie, mnie, każdemu z nas. Jak wiele nam dał Bóg. Ale z drugiej strony wraca jak echo do mnie to jedno zdanie. Komu wiele Bóg dał, komu wiele jest dane, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. To znaczy, że tak, jestem ubogacony naprawdę bardzo. Ale z drugiej strony w moje serce podpowiada mi: wykorzystaj to, aby pomnożyć Bożą chwałę, aby ubogacić Twojego kochanego Boga, który jest w niebie, aby przynieść Mu bogactwo i rozliczną chwałę tym wszystkim, co Ci dał. Abyśmy owocowali i pomnażali te talenty, które mamy. Pewnego dnia apostoł Paweł stanął na Areopagu. Miałem wielki przywilej stanąć na tym miejscu. I wiecie co? Ja taki jestem. Już wyobrażałem sobie, jak jestem apostołem Pawłem, stojącym na Areopagu. I pamiętam to, co zapisane jest w Dziejach Apostolskich. I kiedy apostoł Paweł mówi do Ateńczyków, mówi: czasy niewiedzy puszczał Bóg płazem, ale dziś już czasów niewiedzy nie ma. Dziś Bóg wzywa wszystkich do opamiętania i do porzucenia starej drogi. To mówił apostoł Paweł do Ateńczyków. A więc czasy niewiedzy są już za nami. Innymi słowy, czas, gdy w naszym życiu gdzieś tam w rogu naszego serca stał jakiś pomnik nieznanego, ołtarz nieznanego Boga, to już jest za nami. My już coś więcej wiemy. Poznaliśmy Pana, wiemy, kim On jest i czego od nas oczekuje. Ta naiwna przezorność Ateńczyków, że gdzieś tam jest jakiś nieznany Bóg, nie jest naszym udziałem. Naszym udziałem nie jest nieznany Bóg. My Go znamy. On dał się nam poznać. Poznaliśmy Boga, a Pan Jezus w końcu stwierdził, dając do zrozumienia, iż to, co poznaliśmy, to, co usłyszeliśmy i to, co odebraliśmy, a więc Słowo będzie was sądzić. I to jest taki wstęp do tego tematu, bo chciałbym wspólnie z wami rozważyć to oto zdanie jedno. Kto więc umie dobrze czynić, a w tym tłumaczeniu, z którego skorzystałem, kto więc wie, jak czynić, kto wie, jak postępować, jak czynić, a tego nie robi, grzeszy. Ale można to zdanie odwrócić i ono dalej brzmi tak samo. Kto wie, jak nie czynić, a czyni, ten grzeszy. To jest to samo. A więc kto ma świadomość, przekonanie, wiedzę, doskonale wie, co ma robić, a robi zupełnie odwrotnie, ten grzeszy. Tak jest w tym fragmencie. I aby ten temat lepiej zrozumieć, wspólnie razem rozważyć, chciałbym posłużyć się przykładem pewnego człowieka, o którym czytamy w Biblii, o którego doskonale znamy. W moim przekonaniu jest to jedna z najbardziej smutnych postaci, najsmutniejszych postaci Biblii. Wiele jest takich postaci, ale ta wydaje mi się naprawdę smutna. Kiedy o nim myślę, serce z powodu niezrozumienia tego, w jaki sposób skończyło się jego życie, podpowiada mi zdanie za każdym razem. To nie miało się tak skończyć. Koniec miał być inny. Wspaniały start, którego pozazdrościlibyśmy wszyscy temu człowiekowi, ale bardzo lichy finisz. Mianowicie Salomon. Salomon, król Salomon.
Kochani, czy Salomon wiedział, jak czynić? Czy to był człowiek, który doskonale wiedział, co ma robić? Odpowiemy sobie na to pytanie. Czy on mógłby powiedzieć, tak, ja wiem, jak postępować, ale tego nie robiłem, a więc zgrzeszyłem? Czy mógłby podpisać się pod tym fragmentem? Zaraz sobie to wytłumaczymy. Odpowiadając na pytanie, czy Salomon wiedział, jak czynić, czy czasem był jakimś nieświadomym człowiekiem, czy wiedział, jak czynić, podam trzy źródła, z których Salomon według mnie doskonale wiedział, jak powinien postępować, a nie postępował i dlatego zgrzeszył. Po pierwsze, z jakiego źródła na pewno dochodziła do jego serca informacja, świadectwo tego, że ma postępować tak, a nie inaczej, a tak nie postępował. Pierwszym źródłem, z którego ta informacja płynęła, to było życie rodzinne, życie domowe. Salomon miał wspaniałego ojca. Ojca, o którym Biblia wypowiada się jak o nikim innym. Mąż według serca Bożego. Człowiek, który słuchał Pana, człowiek, który z natchnienia Bożego wypowiadał słowa, człowiek, który był blisko Boga, człowiek, który miał serce jak Boże serce, to był Dawid. A więc Salomon miał takiego ojca. I spróbujmy sobie wyobrazić życie rodzinne Salomona. Po pierwsze, na pewno widział ojca w życiu codziennym, każdego dnia, kiedy jako król Dawid zmagał się z ciężarami i troskami, wielkimi ciężarami związanymi z byciem królem, z byciem władcą, królem wielkiego narodu. Kiedy Salomon modli się do Boga, mówi: Boże, brak mi mądrości, aby zarządzać tym wielkim ludem, bo bez Twojej mądrości jest to niemożliwe. A więc pomyślcie, jakie miał zdanie o tacie. Człowiek wielkiej mądrości, gdyż on sobie doskonale radził z tym ludem. Człowiek o niespotykanym sercu i wielkiej mądrości. Salomon miał niesamowicie dobre zdanie o tacie. Kiedy modlił się do Boga, mówi: Boże, tak wielką łaską otoczyłeś mojego ojca Dawida. A więc miał o ojcu ogromnie dobre zdanie. Był dla niego wzorem chodzenia z Bogiem. A więc choćby z tego względu. Po drugie, Dawid dzielił się swoimi przeżyciami z Bogiem. Jego słowami, które dochodziły do serca, zostały przecież spisane, te wszystkie przeżycia, w formie psalmów, w formie zapisów w księgach kronik, w księgach królewskich. A więc wszystkim ludziom były znane przeżycia Dawidowe, przeżycia z Bogiem. A więc i Salomon, syn Dawida, mógł słyszeć, rozumieć, przeżywać i nasłuchiwać tego, co Dawid mówi o chodzeniu z Bogiem, o słuchaniu Boga, o przeżywaniu Boga. A więc Salomon doskonale to widział, rozumiał. Słuchał mądrości ojca, który na pewno pouczał swojego syna o drogach Bożych, gdyż skoro Dawid był mężem według serca Bożego, to doskonale wiedział, że największym przykazaniem ojca jest wpajać wiedzę, wpajać poznanie Boże w serca swoich dzieci. A więc z pewnością mąż według serca Bożego, Dawid, to czynił. Wyobrażam sobie, jak być może wieczorem brał swojego syna na kolano i mówił: opowiem Ci o Abrahamie, opowiem Ci o Mojżeszu, opowiem Ci o wspaniałych cudach na pustyni, opowiem Ci o Egipcie, opowiem Ci, czego Bóg oczekuje od ludzi. Jestem tego pewien, że Dawid to czynił. Ale pewnego dnia w tym sielankowym, rodzinnym domu na pewno wydarzyła się sytuacja, w której tak samo Dawid wziął swojego synka na kolano i powiedział: słuchaj, synku, bardzo niebezpiecznym jest pożądliwość względem kobiet. Opowiem ci, co wydarzyło się w moim życiu i jak wielkie skutki i jak wielkie niebezpieczeństwo to przyniosło. Z pewnością opowiadał mu o tym, co stało się później, kiedy Dawid dopuścił się grzechu.
jak wiele zamieszania wprowadził ten błąd w życie Dawida. Przecież każdy ojciec pragnie tego, aby jego dziecko nie chodziło po tych samych błędach i nie uczyło się na własnych błędach, ale mogło skorzystać z tego, co ojciec przeżył i nie musiało cierpieć z powodu błędów, które on popełnił. A więc pewnego dnia, być może do takiego stopnia, Dawid wylewał swoje serce przed Salomonem, iż powiedział: słuchaj, twoja matka miała dzielnego męża, Uriasza. Bogobojny i prawy był to człowiek. Być może Dawid do aż takiego stopnia był szczery, aby opowiedzieć Salomonowi nawet o tych wydarzeniach. Całkiem możliwe, i to jest tylko moja wyobraźnia, że Salomon pewnego dnia powtarzał sobie na uboczu, albo wielokrotnie to czynił, jak wiele dzisiaj młodych ludzi, których, albo nawet i nie młodych, różnorakich ludzi, szczególnie na dniach skupienia to słyszę. I powtarzał sobie takie słowa, widząc swoich rodziców popełniających błędy. Ja tak nie będę żył. Wielu ludzi dzisiaj na dniach skupienia w świadectwach to się przewija. Opowiadają o tym, jak widzieli zataczających się rodziców z powodu alkoholu, libacji, mówiących wówczas, tych młodych ludzi, mówiących wówczas: widziałem swoich rodziców, nigdy więcej nie dotknę alkoholu albo nigdy nie dotknę alkoholu, bo nie chcę wyglądać tak jak moi rodzice. Być może tak Salomon powtarzał, kiedy słyszał o tym niegodnym postępowaniu Dawida. Ja będę trzymał się od tego z dala. Ja tak nie chcę. Być może Salomon w ten sposób postępował. A więc jest to jedno źródło, z którego Salomon na pewno odbierał pewną naukę i wiedział, i serce mu podpowiadało: uważaj na kobiety, uważaj na pożądliwość, uważaj. Ale jest też drugie źródło, z którego mógł nasycać się wiedzą i poznaniem. I tu poproszę was o to, abyśmy otworzyli sobie 5 Księgę Mojżesza, 17 rozdział, 18 wiersz. Bo z tego źródła bardzo wyraźnie Salomon rozumiał i odbierał to, co Bóg oczekuje od niego. Nie wiem, czy wiecie, że każdy król wchodzący na tron miał sporządzić sobie spis tej księgi, którą właśnie otwieramy, odpis. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów i lewitów. A więc cały ten rozdział to jest jeden z niewielu, albo nawet jedyny zapis w całym zakonie Bożym dotyczącym urzędu króla, tej funkcji króla. I tam w tym rozdziale napisane jest, że pierwszym nakazem, albo którymś z kolei nakazem, jest, aby król w swoim panowaniu, podczas swojego panowania, miał odpis, kopię tego zakonu. Ale czytajmy dalej, 19 wiersz, że będzie go miał u siebie nie za gablotką, aby go mieć, ale będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. A więc król miał posiadać spis, odpis Bożego prawa. A więc to jest drugie źródło, z którego na pewno czerpał wiedzę. I teraz pytanie, czy gdzieś w tym odpisie, w tym spisie była mowa o tym, aby uważać na kobiety? Werset 17 tego samego rozdziału. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Kochani, czy Salomon, zadam znowu to pytanie, czy król Salomon wiedział, jak czynić? Czy z tego źródła, które było jego powinnością jako króla, wiedział, jak czynić? Wiedział, jak czynić. Niech nie bierze sobie wiele żon. Mówi o tym zakon Pana, więc to słowo, które miał mieć jako odpis gdzieś w swoim, nie wiem, gdzieś obok siebie i czytać je, rozważać. A więc jest to drugie źródło, z którego Salomon doskonale wiedział, jak czynić, ale niestety nie czynił. Ale jest też trzecie źródło.
Kiedy otwieramy pierwszą księgę królewską, 11 rozdział, 9 i 10 wiersz, coś ciekawego odkrywamy także i w tym zapisie. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że odstąpił od bycia przy Panu Bogu Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał i przykazał mu właśnie w tej sprawie, aby nie szedł za innymi bogami. Kochani, czytamy tutaj w tym momencie, w tym miejscu, że Salomon miał oprócz wspaniałego życia rodzinnego, oprócz odpisu, a więc swojej kopii zakonu, który czytał, nie mam, że czytał, miał też coś, co było bardzo wyjątkowe. Dwa razy spotkał się z Bogiem osobiście. Raz czytamy w Gibeonie, kiedy miał to przeżycie i postanowienie, aby szukać Boga wraz z całym ludem. I oto przyśnił nocą i przyszedł do niego Pan i zapytał: Salomonie, cóż ci mam dać? O co poprosisz, to ci dam. Wtedy, pamiętacie, Salomon prosi o mądrość i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz całej tej wspaniałej historii, tego, że prosi o mądrość, nie o bogactwo i tak dalej, czytamy w tym zapisie, że oto Bóg wyraża się jednoznacznie. Tam, w tamtym momencie również przykazałem ci, abyś nie odstąpił ode mnie. I wierzę, że Pan Bóg wyraźnie mówił do niego w tamtych słowach, co może spowodować to odstępstwo. Zaznaczał tą myśl, pouczał go, przestrzegał. Ale czytamy, że również drugi raz spotkał się z Salomonem i dokładnie w tej samej sprawie. A więc Salomon miał dwa razy tego typu przeżycia, więc wyraźnie widzę, że Salomon doskonale wiedział, po pierwsze, z życia rodzinnego, ze świadectwa ojca, po drugie, ze słowa, które czytał, po trzecie, z tego, że sam Bóg do niego mówił w tej sprawie, w tych sprawach, aby nie odstąpił. Pytanie znowu zadam. Czy Salomon wiedział, jak postępować, jak czynić? Czy wiedział, jak czynić? Wiedział, a nie czynił, więc zgrzeszył. Kochani, pozwólcie, że podsumuję Salomona w tym momencie, bo należy się pewne podsumowanie. Salomon dożył momentu, w którym bożkiem w jego życiu stały się niestety kobiety. One pociągnęły go do miejsca, w którym nigdy miał się nie znaleźć, do odstępstwa. To był pewnego rodzaju środek, drzwi do odstępstwa. W tamtych czasach harem był oznaką dostojeństwa, władzy, potęgi, majestatu. Ale coś musi być nie tak, aby mieć w swoim otoczeniu aż 1000 kobiet, 700 żon i 300 nałożnic, 300 kobiet. 700 żon. Ja naprawdę podziwiam go, bo naprawdę z jedną jest dużo pracy, obopólnej pracy, ale 700? 700 żon. Ja już ten temat mówiłem, tak, moja żona ma więcej pracy ze mną niż ja z nią, ale wyobraźcie sobie, 700? Ja się dziwię dzisiaj tym liczbom, bo niektórzy młodzi ludzie nawet 1000 znajomych na Facebooku nie mają. A co dopiero 1000 żon, 1000 kobiet. Zastanawiam się, jak musiał przechodzić Salomon chwilę, w których jedna z nich przyszła do niego: kiedy ostatni raz wziąłeś mnie na kolację? No, ze 2 lata temu to było. Naprawdę dużo czasu musiałby zająć, aby sprostać tym wyzwaniom 1000. Ja już abstrahuję od tego tematu, ale pomyślmy przez chwilę, coś musi być nie tak, skoro aż 1000 kobiet było u boku Salomona. I to nie 1000 zwykłych kobiet. To było 1000 kobiet, o których Bóg przykazał ludowi: nie bierzcie żon spoza Izraela. To były kobiety, które były spoza domu izraelskiego. Była pośród nich córka Faraona, Egipcjanka. Na pewno przyszła nie tylko z uśmiechem na twarzy, aby stać się żoną Salomona, ale także z dobytkiem tych wielu bóstw, które czciła od młodości. I tak z pewnością było z wieloma z tych kobiet.
A więc coś musiało się stać, coś musiało być nie tak. Zresztą Salomon sam określa swój stan. Kiedy otwieramy Księgę Kaznodziei Salomona, 2 rozdział, 8 wiersz. Nagromadziłem sobie srebra, miałem dużo złota, naściągałem skarbów z królestw i prowincji. Zadbałem o śpiewaków, cieszyły mnie śpiewaczki i rozkosz synów ludzkich, kobiety i kochanki. Innymi słowy, żony i nałożnice. A więc Salomon doskonale wie, co zrobił i jak wyglądał jego dwór, jak wyglądało jego środowisko, jak wyglądało. A więc widzimy Salomona, który, pozwólcie, że to podsumuję, Salomona, który wie dokładnie, przed czym uciekać, co robić, jak postępować, a tego jawnie nie robi. Robi wręcz przeciwnie. Świadomość ta, i tutaj muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem Boga, świadomość ta wieloma sposobami do Niego przychodziła w postaci Bożego głosu. Za sprawą świadectwa, za sprawą słowa, za sprawą także i za sprawą przeżycia duchowego. Ale teraz chciałbym nieco powiedzieć na temat grzechu, ponieważ ten werset przewodni, który rozważamy, mówi jednoznacznie, kto wie, jak czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Powiedzmy sobie coś o grzechu. Czym jest grzech i czym grzech nie jest? Grzech, pozwólcie, że to opiszę w ten sposób. Grzech to nie jest po prostu robienie czegoś złego. Grzech to zawsze jest nieposłuszeństwo wobec tego, co wiemy i wobec tego, o czym przekonani jesteśmy. A więc grzech nie jest robieniem po prostu czegoś złego. A nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale robię to, ktoś mi może tam nawet nie zwróci uwagi i on mówi, o, ten robi źle. Grzech to nie jest robienie czegoś po prostu złego. Grzech to jest nieposłuszeństwo wobec tego, o czym wiemy i o czym przekonani jesteśmy. Jeszcze z czasów seminarium pamiętam, że grzech w oryginale oznacza chybić celu. Chybić celu, nie trafić do celu. A co to znaczy, jeśli nie to, że cel nam jest znany? Bo kiedy są zawody w łucznictwie sportowym, powiedzmy, to wszyscy chcą trafić do celu. Ale niech mi wolno powiedzieć w ten sposób, że żadnemu zawodnikowi nie zawiązuje się oczu. Każdy ma cel przed oczami i ten cel jest im znany. Stoi gdzieś tarcza i ten zawodnik ją widzi i próbuje w nią trafić. I tak właśnie jest i w tym przypadku. To nie jest tak, że Pan Bóg zasłoni ci oczy, nie poinformuje cię o swojej woli i będzie od ciebie oczekiwał, abyś trafiał do tej tarczy. To tak nie jest. On nie każe ci, kiedy jesteś tak, kiedy nie widzisz celu, nie każe ci trafiać do tarczy. Gdybyście byli ślepi, powiada Pan Jezus, nie mielibyście grzechu. Ale że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Pan Jezus mówi. Ja mówię oczywiście o duchowym aspekcie. Nie mówię o fizycznym, cielesnym. Mówię o duchowym. Gdybyście nie wiedzieli, jak postępować, gdyby wola Boża nie była wam znana, nie mielibyście grzechu. Dlaczego? Bo Bóg czasy niewiedzy puszczał płazem. Ale że teraz mówicie, widzimy, a więc wiemy, wola Boża nam jest znana, to pozostajecie w grzechu. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, wy macie klucze, ale nie dość, że sami nie wchodzicie, to innych też nie wpuszczacie. A więc macie wszystko. Macie wszystko. Kochani, apostoł Paweł w całym liście do Rzymian próbuje ten temat zgłębić. Są rozdziały, które mówią jednoznacznie o tym. I przytoczę tylko jeden fragment. 4 rozdział, 15 wiersz. Gdzie nie ma zakonu, tam nie ma przestępstwa. Więc gdzie nie ma prawa, gdzie nie ma zakonu, tam przestępstwa nie ma. Apostoł Paweł z tym się chciał zmierzyć, mówiąc, że zakon przyszedł, aby grzech ożywić tak naprawdę. Dać nam świadomość o grzechu. Gdzie nie ma zakonu, tam przestępstwa nie ma. Czy pamiętacie fragment w tym samym liście, w 14 rozdziale, 23 wierszu?
że gdy robimy coś wbrew przekonaniu albo bez przekonania, to grzeszymy? Jest taki fragment. I to nie oznacza, że robię coś i no ja nie wiem, czy to zrobić, czy nie zrobić. Nie, ten fragment mówi o czymś innym. Ten fragment mówi o tym, że bierzesz do ręki coś albo czynisz coś, o czym masz doskonale przekonanie, że nie powinieneś tego czynić, a to czynisz. I dlatego dopuszczasz się w tym momencie grzechu. Ja próbuję wspólnie z wami coś rozważyć teraz. Że stawiam dzisiaj, jako podczas tej usługi, to zdanie do naprawdę głębokiego przemyślenia. Jeśli wiemy, jak czynić, a nie czynimy, to grzeszymy. Pozwólcie, że porównam to do naszego życia. Zostawmy Salomona, bo on oczywiście swoje przeżył i Pan jak każdego będzie sądził, także i niego. Ale my skupmy się na sobie dzisiaj. I pozwólcie, że to rozważymy w ten sposób. Otóż każdy z nas, tak jak Salomon, ma w swoim życiu pewne słabe punkty. Słabości i skłonności. Tak, ilu nas tu siedzi dzisiaj na tej sali, tak te słabe punkty i słabości są różne. Jedni będą mieć słabość do pieniędzy, tak. Jedni będą mieć słabość do kobiet. Inni będą mieć słabość do seriali. Jeszcze inni będą mieć słabość do komputera, inni słabość do samochodów, inni słabość do plotkowania, inni by mógł wymawiać i wymawiać i wymawiać i wymieniać. Ilu nas tu siedzi, tyle jest różnych słabych punktów i słabości. Każdy z nas. Ja też mam pewne skłonności i słabości. Ale muszę pewną rzecz powiedzieć, że gdyby te słabości i słabe punkty nagle, gdybym się nimi tak bardzo zainteresował i zaczął je pielęgnować, nimi się zajmować, to one staną się drzwiami do odstępstwa, tak jak w przypadku Salomona. Bo w przypadku Salomona słabym punktem i skłonnością były kobiety. Ale nie wszyscy mają z tym problem. Nie wszyscy mają problem z kobietami, nie wszyscy mają problem z pieniędzmi. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przychodzi młodzieniec do Pana Jezusa i mówi: Panie Jezu, mistrzu, nauczycielu, ja czynię wszystko, ale co jeszcze mi jest brakiem, czego mi jeszcze brakuje? Idź i sprzedaj to, co masz. I wtedy posmutniał ten człowiek, gdyż był bardzo bogaty. A przecież gdyby nie było, to w jego sercu nie posmutniałby, ale ucieszyłby się, że zrozumiał Bożą wolę. Ale tak przylgnął do pieniędzy. Kochani, czy nie byłoby tak, że gdybyśmy to my w tej sytuacji przyszli do Pana Jezusa, czy nie usłyszelibyśmy zupełnie czegoś innego? Idź i wyłącz to urządzenie. Idź i skończ z tym. Idź i pojednaj się. Idź i coś tam. Idź i coś tam. Pan Jezus by dotknął tego bardzo delikatnego punktu w naszym życiu, do którego mamy skłonność. Ale po co te słabe punkty są w naszym życiu? Uważam, że mimo wszystko one są pewnego rodzaju narzędziem i mogą służyć jako błogosławieństwo. Dlatego, że nie ma innego narzędzia, jak właśnie słabe punkty i słabości, przez które możemy uczyć się posłuszeństwa. Posłuszeństwa względem Ojca, który jest w niebie. Łatwo jest być posłusznym w tym, do czego nie mamy słabości. I co, nie sprawia nam problemu. Ale wielka szkoła posłuszeństwa zaczyna się wtedy, kiedy Pan Bóg na światło, jak to słońce, które wyszło teraz, rzuca nasze słabości i nasze niedomagania. Bóg nas uczy poprzez te słabości i uwaga, Pan Bóg jest dobrym nauczycielem. On nie jest jak ziemski nauczyciel, który przechodzi z lekcji na lekcję i czy się nauczysz, czy nie, czeka cię sprawdzian. Pan Bóg jest cierpliwy, poświęca czas, mówi wieloma i różnymi sposobami, abyśmy się nauczyli posłuszeństwa i abyśmy lekcje przerobili. Kochani, to nie jest tak, że ten, który każe nam przechodzić przez trudy i przez te nauki posłuszeństwa, każe nam je przechodzić od początku za każdym razem. Kiedy na horyzoncie kolejna próba, nie musisz zaczynać od początku.
Masz coś, czego nie ma wielu ludzi na tym świecie, większość ludzi. Masz świadectwo. O, jak Pan Bóg wtedy i wtedy pomógł mi i mnie wzmocnił. Przeprowadzi mnie i teraz. Kiedy na horyzoncie próba i doświadczenie, możesz inaczej rozpocząć tą lekcję ze zdanym sprawdzianem z poprzedniej lekcji. Masz coś, czego nie ma większość ludzi. Masz świadectwo Bożego działania i masz świadectwo tego, że On cię uczy i jest obecny w twoim życiu. Kochani, to świadectwo jest czymś bardzo szczególnym. Powiem wam o pewnej zabawnej sytuacji w naszym życiu, w naszym małżeństwie. Kochani, pewnego dnia zapukali do naszych drzwi ludzie, którzy zwykle pukają w sobotę i zadają bardzo niewygodne pytania. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Skąd tyle zła na ziemi? Czy Bóg był taki zły? I tak dalej, i tak dalej. Czemu Bóg tak jest, że dopuszcza takie sytuacje? I za każdym razem odpychałem ich jakąś tam ripostą, jakąś odpowiedzią, ale pewnego dnia przyszedł mi do głowy pomysł, że oto zaproszę ich do środka i nieco porozmawiamy z nimi. I pewnego dnia, kiedy zapukali któregoś dnia do naszego domu, otworzyłem i mówię tak: o, drodzy przyjaciele, Biblia bardzo wyraźnie mówi, że mamy być gościnni, bo ci, którzy niegdyś byli gościnni, nie wiedzieli, a aniołów gościli, więc ja was zapraszam do domu. Nie uwierzycie, jakie mieli twarze wtedy. I no niestety odmówili zaproszenia, chyba wystraszyli się i szukali posiłków, bo przyszli następnym razem i byli gotowi od razu wejść, więc chyba się przygotowali na nieco większą batalię. Ale kochani, to był mój ogromny błąd, że ich zaprosiłem. Bo to kiedy zaprosiliśmy ich do domu, przygotowaliśmy jakieś herbatę, ugościliśmy ich tak, jakbyśmy aniołów gościli. Tak jak powiedziałem, tak zrobiliśmy. I zaczęła się rozmowa. Ping-pong się zaczął. Jeden argument za drugi, jeden argument za drugi, ścina za ściną i tak dalej, i tak dalej. I ja byłem zażenowany, mając poczucie Bożego Ducha w sercu, że tak to nie powinno wyglądać. A oni wypowiadali się, że Bóg się cieszy, że tak rozważamy te biblijne prawdy. I kiedy już spoceni po tym wysiłku zakończyliśmy, pożegnaliśmy się, wówczas usiedliśmy z żoną i mówimy tak: jest jedna rzecz, która nas uratowała w tej sytuacji, bo jeśli chodzi o argumenty biblijne, to niech mi wolno będzie powiedzieć, oni mają ogromną wiedzę. Często nam jej brakuje. Pamiętają, znają na pamięć wersety i odnośniki. No ja tak nie mam. Może brakuje mi jakiegoś wysiłku, żeby do tego stopnia dojść. Ale mam coś, czego oni nie mają. Mam świadectwo Bożego działania. Mam świadectwo tego, że wiele razy, kiedy zginałem kolana, Pan do mnie mówił. Odczuwałem Go, mówił do mnie, przenikał moje serce, we łzach Go przeżywałem. Mam coś, czego nie ma większość z tego świata. Mam świadectwo. Masz świadectwo. Masz coś, czego nie ma większość tego świata. Masz świadectwo. I po tym wszystkim przypomniał mi się inny fragment, że tych, którzy zwiastują niewłaściwą Ewangelię, nie zaprasza się do domu. Więc kochani, pamiętajmy o tym, abyśmy byli uważni i ostrożni. Ale kochani, w jak tej sprawie, na zakończenie, bo należy zakończyć ten temat, więc ci, którzy wiedzą, jak czynić, a nie czynią, grzeszą. W jaki sposób uniknąć tego grzechu? Bo przecież tak jak tu siedzimy, wszyscy chcemy żyć w czystości i bez grzechu. Jak odnosić sukcesy w tej sprawie? Znowu trzy elementy, które będą nam pomocą. Abyśmy czasem, chociaż bardzo to jest ważne, aby móc niejednokrotnie stanąć, my wierzący ludzie, stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem. To nie jest tak, że wierzący już nie grzeszy. Ja się takiej nauce sprzeciwiam. Wyraźnie Biblia mówi o tym, gdybyście zgrzeszyli, pierzcie szaty w krwi baranka. A więc ja jestem pierwszy, który przychodzi przed Boże oblicze i tak, mam na tyle pokory i uniżenia, aby powiedzieć: Panie, dzisiaj zgrzeszyłem, bo wiedziałem, jak mam postąpić, a nie postąpiłem.
ale łaska Boża ciągle jest nad nami i daruje nam przebaczenie. Więc jak skorzystać, z czego skorzystać, co nam by mogło pomóc, abyśmy mogli w tej sprawie odnosić sukcesy? Przede wszystkim wspominać świadectwa i zachowywać słowo w sercu. Wspominać świadectwa tego, że Bóg wiele razy przeprowadził i pomógł. To nas wzmocni i to nam doda wiary. To nas będzie przeprowadzać przez dzień i zupełnie inaczej będziemy przeżywać to, co nadchodzi i co jest na horyzoncie. Tak często na horyzoncie zbierają się ciemne chmury, ale o ileż łatwiej jest stanąć naprzeciw nim i powiedzieć: ja mam świadectwo żywego Boga w moim życiu. Tak, nie będzie łatwo wiele razy przechodzić wiele trudów, ale jest łatwiej, kiedy mamy świadectwo i o nim pamiętamy. Jozue powiedział, ile obietnic było, wszystkie się wypełniły. Wszystkie się spełniły. Te wszystkie dobre obietnice, te wszystkie dobre rzeczy, o których Bóg powiedział. A więc mamy świadectwo i możemy z niego skorzystać. Ale także miejmy w sercu Słowo Boże. Nie tak jak Salomon, gdzieś odpis w zakątku swojego biura, ale w sercu, tak jak Maria i tak jak Jakub, którzy zachowywali w sercu Słowo Boże. Po drugie, właśnie być blisko Słowa Bożego, bo oto Jozue mówi w 1 rozdziale, w 8 wierszu: rozważaj Słowo dniem i nocą, a poszczęści się Tobie na Twojej drodze. Rozważaj Słowo, a poszczęści się Tobie. Niech więc to Słowo będzie blisko nas. Niechaj nie będzie nieczytane, odstawione i gdzieś zaniedbane, ale blisko nas. I po trzecie, bądź blisko Boga, który przypomina nam, blisko Ducha Świętego, który przypomina nam i poucza nas. Bo napisane jest w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 26 wierszu. On przypomni Tobie o wszystkim i On Cię wszystkiego nauczy. Więc jakże ważne jest, aby być blisko także i Ducha Świętego. Mieć z Nim społeczność na każdy dzień. I na koniec chciałbym podać werset, którym zakończę to zwiastowanie i zadam jeszcze raz pytanie. Co czynić? Albo jak ci, co wiedzą, jak czynić, a nie czynią, grzeszą. Więc jak postępować? Co czynić? Ewangelia Jana, 6 rozdział, 28 wiersz. Myślę, że od tego w ogóle powinno się zacząć. Ktoś przyszedł i powiedział: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? A zapewniam was, dziełem Bożym jest, abyśmy, skoro wiemy, to czynili to, co wiemy, aby nie grzeszyć. Pan Jezus wówczas powiedział: to jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Uwierzyć w tego, którego On posłał. Nie rozpoczniesz czynienia Bożej woli, kiedy nie uwierzysz w Pana Jezusa jako Zbawiciela i Odkupiciela. Nawet nie zaczniesz drogi za Bogiem, jeśli w Twoim życiu najpierw nie stanie wspaniały na tronie Twojego życia Pan Jezus Chrystus. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał, a posłał Jezusa Chrystusa, Pana naszego Zbawiciela. A więc kto wie, jak czynić, a nie czyni, ten dopuszcza się grzechu. Kochani, czy my w naszym życiu nie jest tak, że nie raz, nie dwa, jak Salomon, ale dziesiątki razy przeżywamy spotkanie z Panem i przychodzi i nas uświadamia o swojej woli, że tego mamy nie robić albo to mamy robić? I czy nie raz nie jest tak, że wobec tej świadomości mimo wszystko przechodzimy obok i nawet kiedy wiemy, że mamy czynić tak, a nie inaczej, a czynimy odwrotnie. Kochani, może w niektórych przypadkach, być może ludzi, którzy dzisiaj siedzą na tym miejscu, trzeba by było w końcu skłonić swoje kolana przed Panem i powiedzieć: zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, Panie, wybacz. Panie, wybacz. Kto wie, jak czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Oby tego rodzaju sytuacji było w naszym życiu jak najmniej, abyśmy widząc, jak powiada Boże Słowo, czynili tak, jak widzimy, tak, jak wiemy.
Niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Zachęcam do tego, abyśmy rozważali, bo to nie jest słowo na niedzielę. To jest słowo na dalszy okres. To jest słowo na popołudnie, to jest słowo na cały tydzień. Rozważajmy to, a Pan na pewno przypomni nam o tym, o czym nam przypominał już wiele, wiele razy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.